Witam serdecznie na kolejnych warsztatach florystycznych. Dzisiaj amatorsko spróbujemy zrobić obecnie bardzo modną dekorację florystyczną, czyli las w słoiku. Do wykonania tej dekoracji będziemy potrzebowali dość dużej liczby różnych elementów. Teraz zaprezentuję. Przede wszystkim jakieś naczynie szklane. Są dostępne w bardzo różnych wielkościach. Oczywiście mógłby być nawet zwykły słoik z odzysku, ale będziemy wykorzystywać dosyć takie duże naczynie. Keramzyt, ziemię oczywiście, małe miniaturowe roślinki, które będą nas tworzyły zieleń, różnego rodzaju kamyczki, żwirek, piasek, większe kamyczki i kawałki kory, patyczków do ozdoby, trochę mchu. Możemy wykorzystać również dostępne takie dekoracje, na przykład drewniane małe ławeczki, domki i różnego tego typu dekoracje, które dodatkowo urozmaicą nam taką kompozycję. No to chyba te podstawowe elementy. Dodatkowo w momencie wykonywania przydadzą się nam różne narzędzia. Na przykład jakiś patyczek, pędzelek, nożyczki. Takie różne drobiazgi, które pomogą nam budować dekoracje. Więc zaczynamy działanie, zabieramy się do pracy. Mamy naczynie szklane. Na dnie musimy usypać warstwę, która będzie taką warstwą bardziej techniczną, drenażem, czyli nadmiar wody będzie tutaj spływał. Czyli wykorzystujemy do tego keramzyt. Wsypujemy na dno. To będzie taka warstwa, która będzie przepuszczała właśnie nadmiar wody, który będzie spływał z ziemi, żeby rośliny nam nie gniły. Żeby to wszystko lepiej się trzymało, możemy jeszcze tutaj wsypać węgiel aktywny. Taki węgiel, który możemy po prostu kupić w aptece, rozkruszyć tabletki. To działa bakteriobójczo i sprawi, że rośliny miały tutaj lepsze warunki i nie będzie zgniło nam tutaj wszystko. Więc wsypujemy ten węgiel aktywny. Potem na to dość sporą warstwę ziemi. Przy budowaniu takiej kompozycji, wybierając roślinki, musimy zastanowić się, co chcemy uzyskać, bo większość roślin jest albo takie, które lubi suszę, czyli takie sukulentowe, bardziej pustynne rośliny, albo takie, które lubią wilgoć, więc musimy się dowiedzieć, kupując, żeby nie wymieszać tych roślin, ponieważ one nam tutaj wtedy nie przeżyją. Wsypujemy dość sporą warstwę ziemi. Najlepiej tak kilka centymetrów. Żeby nasze rośliny miały się w czym ukorzenić. I teraz ta ziemia może być tak, jak tutaj jest, na równo. Można też spróbować usypywać jakieś skosy. W zależności to już, jaką sobie zaplanujemy kompozycję. Tutaj mamy teraz około jakichś 4, miejscami 5 cm ziemi. I w tej chwili można na przykład wysypać piasek czy żwirek i potem znowu żwiemię, żeby zrobić sobie taką kolorystyczną warstwę. Albo wsadzić rośliny i potem te kompozycje czy te warstwy kolorystyczne sobie uzupełniać. Jeszcze tutaj sobie coś dosypiemy, trochę ziemi. I teraz oglądamy to, co mamy i po prostu stopniowo sadzimy rośliny, budując kompozycję. I tu przydadzą się właśnie jakieś narzędzia typu patyczek do dociśnięcia. Pamiętajcie, że wsadzając tych roślin nie może być za dużo, ponieważ musimy zostawić im tutaj przestrzeń, żeby mogły rosnąć i się rozwijać. Więc jak wsadzimy tego za dużo, to roślinki prawdopodobnie też nie przeżyją. Więc umiarem, chociaż wiem, że to zawsze kusi, żeby wsadzić jak najwięcej. Jeśli mamy na przykład takie sadzonki większe, to je spokojnie możemy rozsadzać, wykorzystać tylko fragment. I tak stopniowo dodajemy element do elementu. Odwracamy sobie je co jakiś czas, obserwujemy, co nam tutaj powstaje. Oczywiście też wykorzystujemy, na przykład tu są różnego rodzaju
mam kamyki, to już gdzieś koło tych roślin, które wsadziłam, mogę sobie je umieścić, żeby potem nie uszkodzić korzonków. Tych sadzonek nadmiar ziemi możemy sobie zawsze usunąć, niepotrzebnych korzonków. I za każdym razem robimy sobie dołek. Umieszczamy w nim roślinki. Ok, i obserwujcie sobie kompozycję, odwracajcie ją. Starajcie się nie dodawać za dużo roślin, tak jak wspominałam. Pędzelek się też bardzo przydaje, taki zwykły dla dzieci, żeby sobie tam gdzieś zmieść pył i nadmiar. Tak, myślę, że pomału powinnam już kończyć to z dodawaniem roślin. Może jeszcze jakąś małą drobinkę. I znowu z większej robię sobie tylko fragment, malutką sadzonkę, którą wykorzystam. I tu się czynności za każdym razem powtarzają, czyli szukamy, znajdujemy miejsce, robimy dołek, umieszczamy w ziemi, przysypujemy te korzonki, obserwujemy. Teraz sobie będę dodawać jakieś dodatki na razie, kamyki i tego typu rzeczy, żeby zbudować to jakąś kompozycję. Na razie troszeczkę taką skalną. Można to oczywiście starać sobie wcześniej zaplanować albo budować kompozycję element po elemencie i po prostu obserwować ją i zastanawiać się, gdzie coś jeszcze możemy dodać, żeby było ciekawsze. Zaraz może wykorzystamy jakiś taki drobniejszy żwirek, tu mamy różne kamyczki. I wrzucamy żwirek, piasek, możemy go tak troszeczkę naokoło też obsypać, żeby stworzyć taką tutaj linię, warstwę ozdobną i to jeszcze przykryć ziemią. Wtedy tylko możemy to sobie zrobić spokojnie naokoło. Bardzo dobrze sprawdza się też taki sypki piasek, żeby była inna struktura. Więc ja sobie teraz tutaj poobsypuję naokoło, żeby tworzyć taką linię ozdobną. A potem miejscami to zasypię ziemią, miejscami nie, żeby była tutaj różnorodność. Wsypujemy naokoło piasek tutaj, warstwę. Potem jak obsypałam sobie naokoło mniej więcej, trochę żwirkiem, trochę piaskiem, za pomocą pędzelka ja sobie tutaj usuwam nadmiar, oczyszczam sobie gdzieś listki, większe te kamyki. I teraz miejscami tutaj, gdzie na przykład nie chcę, żeby był od góry widoczny piasek, znowu wykorzystuję ziemię i bardzo ostrożnie wysypuję sobie tutaj warstwę. I wtedy tu się tworzy biała, ładna krawędź ozdobna, a od góry dalej jest ziemia i nie widać tych kamyków aż tak. I znowu pędzelek i tak się bawimy, pomalutku budując sobie kompozycję. Jak gdzieś uznajemy, że czegoś jest za mało, to oczywiście dodajemy. No jest tak, że powstaje wraz z dodaniem poszczególnych elementów. I znowu pędzelek. I teraz możemy sobie troszeczkę coś znowu na wierzchu.
kamyk. Jeśli coś nam się za bardzo schowało, no to poprawiamy, wyjmujemy. Tutaj nic nie można zepsuć. Tak naprawdę. I wszystko zależy od naszej wyobraźni. Okay. Jeszcze to samo sobie zrobimy z tej strony. No i tak jak wspominałam, cały czas to sobie kontrolujemy, oglądamy, gdzieś tam doczyścimy. Okej, a sobie tu ponaciskamy. No i fajnie. No. I w ten sposób pojawia się nam taka właśnie nieregularna krawędź. I teraz możemy sobie znowu coś dodawać na wierzch, obserwować to dookoła. Mamy patyki. Można wykorzystywać kawałki właśnie jakichś patyczków, korę, ładnych kamieni, żeby coś tutaj mi się działo, jakaś ciekawa kompozycja powstała, oprócz samych roślinek. To ma ciekawsze z tej strony krawędź. Tak przekładamy, przekładamy, aż będziemy zadowoleni z efektu po prostu. No i teraz cały czas, jak mamy te główne elementy kompozycji, to możemy dawać właśnie te drobne dodatki, czyli właśnie na przykład znowu gdzieś tam piasek, żeby coś rozjaśnić. Dodajemy te kamyczki, większe, mniejsze. Tu mamy na przykład fragmenty kory. Mech, który Państwu pokazywałam wcześniej, też bardzo dobrze się tutaj sprawdza. I teraz na przykład możemy użyć trochę większych kamyczków. Tak mozolnie budujemy sobie tutaj mały taki florystyczny las. I tak dokładamy większe, mniejsze kamyczki stopniowo. Obserwujemy, żeby ta kompozycja była ciekawa z każdego miejsca. Nadmiar różnych rzeczy, tak jak wcześniej. Możemy pousuwać sobie pędzelkiem gdzieś ta ziemia, która nam się ubrudziła na przykład. Mech, to gdzieś coś docisnąć, dołożyć, to tak jakby zasadniczo musimy sobie po prostu obserwować.
jakiś element zieleni. Jak wspominałam wcześniej, możemy tutaj zawsze jeszcze dodać takie elementy już typowo dekoracyjne. Są takie wykonane z elementy drewniane, czasami są szklane, czasami ceramiczne. Po prostu, żeby coś tam się działo dodatkowo. Ja sobie pokładam, czy gdzieś coś. To już taki jest element naprawdę dekoracyjny, który ściąga wzrok i jakieś tam jest, coś się dzieje więcej. Na przykład mamy taki domek, który możemy tu umieścić. Dobrze. No i po pewnym czasie tutaj ja sobie tak zbudowałam kompozycję, że rośliny mam tu centralnie, otoczone taką strukturą kamienno-piaskowo, trochę powiedzmy leśną. I w którymś momencie musimy uznać właśnie, że skończyliśmy tą swoją kompozycję, żeby nie przesadzić. I tak jak wspominałam, żeby te rośliny miały gdzie rosnąć, ponieważ one stopniowo będą, jeśli przyjmą nam się wszystkie, nabierać wielkości. Sprawdzamy zasadniczo tutaj ta kompozycja, można by uznać, że już jest wystarczająca ilość tych wszystkich dekoracji. Możemy jeszcze sobie na koniec oczyścić, bo zawsze jakiś piasek czy coś się, jakieś kawałki ziemi uzbierały na naszych elementach. Proszę bardzo, powstał tak zwany las w słoiku. Kilka elementów, a rzecz, która bardzo cieszy oko. Teraz, żeby nam to przetrwało, to można delikatnie podlać i powinniśmy tutaj oczywiście to zamknąć. Tutaj mamy akurat korkowe wieczko. I teraz tu się wytworzy w ten sposób taki mikroklimat. To będzie trochę nam parowało i musimy przeczekać ten okres. Z czasem się unormuje ta sytuacja tutaj w środku i temperatura i wilgoć. Raz na jakiś czas można podnosić lekko wieczko, żeby wpuścić powietrze. Aktywny węgiel, którego wcześniej użyliśmy, sprawi, że będzie się wytwarzać dobre środowisko i będą ginąć te niepotrzebne bakterie, nie będzie procesów gnilnych i zasadniczo nie powinniśmy go tutaj podlewać, bo zamknięcie sprawi, że będzie się wytwarzać wilgoć, ale trzeba raz na jakiś czas otworzyć i obserwować i postawić w ładnym, wyeksponowanym miejscu, nie narażonym na takie bezpośrednie nasłonecznienie. Dziękuję bardzo.